Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem przychodzę do Was z ulubieńcami października. I moi drodzy, dzisiaj jest po prostu taki miks, jakiego chyba nie było mnie nigdy na kanale, ponieważ będzie coś do pielęgnacji, do malowania, do relaksu, do czytania, więc zapraszam Was do oglądania. Jak zawsze na początku filmu zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeżeli nie jesteście jeszcze ze mną na stałe. I pamiętajcie, że dzięki klikaniu dzwoneczek będziecie otrzymywali powiadomienia o nowych odcinkach. I moi drodzy, przypominam Wam również o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, takiej, że cały czas trwa rozdanie. Rozdanie, której główną nagrodą jest paleta z Glam Shopu, więc każdy, kto lubi fajną paletę do wykonania makijażu, będzie z tej nagrody na pewno bardzo zadowolony. Przypominam, że rozdanie trwa do niedzieli, do godziny 18, czyli do 14 listopada. Serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście wzięli udział w tym rozdaniu. A dzisiaj mam, słuchajcie, naprawdę taki miks, że, no nie wiem, pozbierało się bardzo dużo fajnych rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć. I stwierdziłam, że no dobra, nie są to tylko produkty do makijażu, ale po prostu zrobię takich mieszanych ulubieńców z rzeczy, które są naprawdę fantastyczne i które muszę Wam polecić. I słuchajcie, bo znajdziemy dzisiaj coś do pielęgnacji, znajdziemy książkę, znajdziemy płytę, znajdziemy herbatę, perfumy, paletę, wszystko, wszystko dzisiaj w tym odcinku tak naprawdę zbiorę i Wam opowiem. A zacznijmy, słuchajcie, od pierwszego produktu. Jest to uzdrowisko, 100% napras fiołka i dziewanny wraz z kwasem hialuronowym 4D i nie jest to nic innego jak roślinny, aktywny tonik esencja, który jest bezwacikowy i ma przysłużyć się dla ładnej cery. Tonik ten, słuchajcie, kupicie za około 28 zł, ale bardzo często znajduje się w promocji. Generalnie jest to produkt, który, słuchajcie, zapobiega niedoskonałościom, łagodzi jakieś takie zaczerwienienia na naszej skórze, nawilża, wspomaga taką równowagę hydrolipidową skóry, czyli tak po prostu równoważy tą naszą skórę. Ja Wam przeczytam skład, ponieważ w 98% zawiera on składniki pochodzenia naturalnego i mamy tutaj 100% świeży napar z fiołka i dziewanny. I są to, zawiera autorskie złote proporcje ziół, wspomaga regenerację na skórkę, redukuje stany zapalne i nawilżenie. Ekstrakt z fiołka zapobiega niedoskonałościom i stanom zapalnym, bogaty w salicylany, nawilżające cukry, witaminy i antyoksydacyjne taniny i flawonoidy. Kwas hialuronowy 4D jest to naturalny rezerwuar na wodę. Cztery wielkości cząsteczek kwasu działają na powierzchni skóry, w naskórku i w skórze właściwej. Nawilża, zmiękcza i wygładza. Oraz znajdziemy tutaj również syrop węglowodanowy, który ma działanie zmiękczające, powlekające, ochronne i nawilżające. Powiem Wam tak, ja ten tonik używam już co najmniej 3 tygodnie i naprawdę uwielbiam go. Mam różne produkty tonizujące po myciu, bo jak wiecie, po umyciu twarzy należy zawsze użyć jakiegoś tonika, żeby przywrócić to właściwe pH skóry. I naprawdę powiem Wam, że od kiedy mam ten tonik, tą esencję z uzdrowiska, raz, że jest ekologiczny, ponieważ nie marnujemy wacików, tylko wylewamy sobie na rękę maksymalnie 2 kropelki. Uwierzcie mi, że starczy na pokrycie całej twarzy. Do tego powiem Wam, że się trochę przeraziłam, bo pokazywałam Wam ostatnio płyn do makijażu, który sobie kupiłam i miałam zastrzeżenie do dzióbka. I tutaj powiem Wam szczerze, że jest taki sam dzióbek, czyli jest taki płaściusieńki, jak widzicie, jest ścięty, ale ani odrobinka nie ścieka mi z dłoni. Jeżeli sobie przekręcicie, to Wam wycieka akurat taka jedna kropelka, jak widzicie, ona jest całkowicie taka dość nawet gęsta. Pachnie, powiem Wam tak, mi osobiście ten zapach bardzo się podoba, ponieważ ma on taki troszeczkę kwiatowy, troszeczkę taki naparowy, właśnie fiołkowy zapach, co jest moim zdaniem normalne w przypadku toniku, który składa się z esencji fiołka. Jak widzicie, on fajnie nawilża skórę, jest taki dość gęstawy, taki ma lekko żelową konsystencję, bardzo ładnie wchłania się w skórę, nie pozostawia przynajmniej u mnie takiej lepkiej warstwy. Naprawdę musimy dać jej oczywiście chwilkę, żeby ona ładnie się wchłonęła w twarz, ale jak widzicie, po rozsmarowaniu tak naprawdę ta ręka już jest sucha, jest wygładzona. Naprawdę, spójrzcie, jak, nie wiem, wy tego niestety w kamerze nie zauważycie, ale naprawdę jest taka mocno wygładzona, taka napięta. Uwielbiam ten tonik i od kiedy go posiadam,
Używam go tak naprawdę cały czas, serdecznie Wam polecam. Uzdrowisko roślinne, roślinnie aktywny tonik esencja na ładną cerę. Naprawdę wiem, że marka Uzdrowisko ma wiele fajnych kosmetyków. Ja nie ukrywam, że przy tym... Znaczy ja nie ukrywam, że jak do tej pory nie testowałam za bardzo Uzdrowiska, ale czytałam o różnych fajnych kosmetykach właśnie z tej marki, także myślę, że będę coraz częściej sięgać również po te produkty. Na chwilę obecną bardzo serdecznie Wam polecam. Kolejnym produktem, słuchajcie, który też chciałam Wam koniecznie polecić, jest to Liren Dermoprogram i jest to regenerujące serum do rąk i paznokci z olejkiem arganowym, jak również z porzeczką. Tak wygląda, słuchajcie, ten produkt. I jest to, słuchajcie, produkt, który, no po prostu krem do rąk. Ja bym nie nazwała tego dokładnie może serum odmładzającym, bo niby taki ma też działanie oprócz nawilżającego, takiego przyspieszającego, odżywiającego, wygładzającego, co z tym się zgodzę, przyspiesza niby odnowę podrażnionej skóry i widocznie odmładza skórę dłoni i paznokci. Słuchajcie, to jest tylko krem do rąk. Nie oszukujmy się, żaden krem do rąk nie odmłodzi nam skóry, nie sprawi, że będzie, nie wiem, 20 lat młodsza. Ale jeżeli chodzi o skóry, które potrzebują takiego nawilżenia, czyli skóry suche, skóry odwodnione, skóry takie spierzchnięte, bo ja ostatnio mam coś takiego, w ogóle pokażę Wam jeszcze kolor, to jest taki, mam nadzieję, że Wy to jesteście w stanie zauważyć, to jest taki lekko różowawy kolor. Pachnie cudnie porzeczką. Dla mnie ten zapach jest po prostu boski. Nie pozostawia też tłustego filmu, ale za to naprawdę cudnie te ręce nawilża. Ja naprawdę w zimie, jesienią, zimą mam straszny problem z wysuszonymi dłońmi i sięgam co chwilę po coś do rąk. Ten produkt kupiłam sobie akurat do pracy i jeżeli chodzi o takie nawilżenie, jeżeli chodzi o ukojenie i zapobieganie temu szczypania, aż takiego, mówicie, ściągnięciu skóry, to dla mnie to jest po prostu rewelacja. Bo jak wiecie, produkt się w tym momencie już praktycznie wchłonął. On zostawił taką leciutko tłustawą, bo jak widzicie, ręka jest dość mocno rozświetlona, tłustawą warstewkę, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, ponieważ naprawdę daje takie ukojenie, takie nawilżenie. Nie wiem, dla mnie jest to po prostu marzenie. Tutaj jeszcze mamy informację, że zawiera 25% kompleksu regenerującego. Naprawdę, słuchajcie, rewelacja. Mamy tutaj w ogóle 75 ml produktu za niecałe 9 zł, bo on kosztuje jakoś 8,99. Naprawdę pachnie pięknie porzeczkami, dla mnie bomba, opakowanie też mi się bardzo podoba. Myślę, że tak jak mówię, jeżeli oczekujecie odmłodzenia, to nie tu. Jeżeli oczekujecie takiego szybkiego efektu nawilżenia, szybkiego efektu ukojenia tej napiętej skóry, to jak najbardziej będziecie z tego produktu zadowoleni. Jeśli chodzi teraz, słuchajcie, już o produkty makijażowe, bo mam jeden, ale to już myślę, że wiecie, o jaki produkt mi chodzi. Jest to oczywiście Glambox paleta neutralna, 20 edycja. Paleta, która kosztuje 199 zł, ale jak najbardziej jest ona warta swojej ceny. Po pierwsze ma takie, wiecie, piękną osłonkę, bo mi się akurat to cudownie podoba. Naprawdę jest pięknie błyszcząca. Nie wiem, mam tutaj 10 aksamitnych matów. Mamy też tutaj, słuchajcie, błyski. Naprawdę paleta jest przecudowna. Generalnie kolorów jest, słuchajcie, 20. Ja Wam pokażę w ogóle zawartość. Spójrzcie, jakie mają. Ma cudowne naprawdę kolory. Jest podzielona na maty, błyski, maty i błyski. Coś wspaniałego. Tak jak mówię, 10 aksamitnych matów, mamy też 10 turbopigmentów i mamy tutaj, słuchajcie, zarówno kolory dzienne, mamy tutaj kolory takie typowe smoki. Cudownie cienie się trzymają, pięknie się rozprowadzają. Ja je nawet, maty to po prostu się blendują jak marzenie. Zresztą wiedzieliście też, jak wygląda, jaki piękny makijaż możemy uzyskać używając tej palety właśnie w filmie z rozdaniem, także serdecznie Was odsyłam do tego filmu. Naprawdę, powiem Wam, że te maty są tak cudownie mięciutkie, tak pięknie nasycone, no coś po prostu, coś pięknego, no dla mnie po prostu bomba. Błyski też rewelacja, spójrzcie, jak one pięknie, naprawdę pięknie się odznaczają. To, co jest też fantastyczne, słuchajcie, w tej palecie, to to, że te kolory nie zlewają się ze sobą. Tak jak widzieliście, mam nadzieję, że widzieliście właśnie w tym filmie z rozdaniem, ja używałam tych kolorów piaskowy, blady i... Nie, ja chyba używam tylko blady i jasny róż. I potem używałam jeszcze tego ciemnego różu na koniec. I naprawdę te kolory, pomimo, że są do siebie mocno zbliżone, one się przecudownie
oddzielały od siebie. One w siebie nie wnikały, tylko właśnie tak jakby łączyły się ze sobą, ale w sposób taki, że każdy z tych kolorów był jak najbardziej widoczny. To, co jest istotne, to są te cienie. Są nietestowane na zwierzętach, także ja też jestem za tym bardzo. Mamy tutaj 20 cieni o gramaturze 1,8 grama. Także naprawdę ja Wam bardzo polecam tą paletę, bo stworzycie z niej cudowne makijaże. Pokażę Wam jeszcze błyski w sumie, bo może nie wszyscy widzieli. Pokażę Wam orzechowca, piękniejsza. Dzisiaj mam na oczach czarusia i pokażę Wam jeszcze nugat. Spójrzcie. Po prostu cudowne błyski. Zaraz Wam też przyciągnę je po ręce. Naprawdę dla mnie to jest istne marzenie. Ja kocham takie kolory, kocham takie błyszczenie. No po prostu mam nadzieję, że Wy to widzicie. To jest po prostu coś pięknego. No stworzy się z nich cudowne makijaże, pięknie skrzące są te cienie. No, moi drodzy, po prostu marzenie, no marzenie. Także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam tą paletę. Wiem, że na stronie jeszcze jest, także odsyłam Was na stronę Glam Shopu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to naprawdę, słuchajcie, jest to paleta, na którą warto wydać 200 zł. I myślę, że jeżeli nie robicie takich makijaży zaawansowanych, jeżeli niezbyt często się malujecie, ale potrzebujecie właśnie czegoś uniwersalnego na ślub, nie wiem, na wyjście ze znajomymi, do pracy, do szkoły, myślę, że jak najbardziej ta paleta Was usatysfakcjonuje. Ja lecę umyć ręce i zaraz do Was wracam z kolejnymi produktami. Ja już do Was wracam z kolejnym produktem i moi drodzy, tym kolejnym produktem to jest moje nowe odkrycie, które też Wam pokazywałam we vlogu, też Was zachęcam do tego vloga. Jest to, słuchajcie, Dolce & Gabbana, są to perfumy Dolce & Gabbana L'Imperatrice i to jest coś pięknego. Są to perfumy, które mają przepiękną, prostą butelkę z koreczkiem, ale w środku jest atomizer. Pachną cudownie. Po prostu kocham ten zapach. Jeżeli widzieliście tamtego vloga, to ja go wyczułam, te perfumy wyczułam u mojej koleżanki, z którą się akurat spotkałam wtedy. I mówię, Boże, czym ty tak pięknie pachniesz? No i ona właśnie powiedziała, że to są te perfumy. To w sumie nawet nie są perfumy, słuchajcie, a woda toaletowa. Woda toaletowa, która nie jest taka dość droższa, bo kosztuje 355 zł, ale spokojnie znajdziecie ją w promocji. Ją wyrwałam bodajże za 139 zł w Superfarmie. Więc myślę, że spokojnie znajdziecie i to jest setka, także całkiem duża pojemność. Ja mogę, słuchajcie, się tymi perfumami pryskać po prostu od rana do wieczora, ponieważ naprawdę kocham ten zapach. Zapach, który utrzymuje się naprawdę bardzo długo. I jest to... Generalnie tutaj są nuty takie kwiatowo-owocowe. Mamy piżmu, mamy trawę cytrynową, mamy drzewo sandałowe. Naprawdę przecudowne perfumy. Tutaj mamy też mocno wyczuwalny zapach czerwonego pieprzu. I dla mnie te perfumy są idealną taką otoczką, bo jak wiecie, dla mnie perfumy to też jest część ubioru, że tak powiem. I tak jak mówię, ja je używam właśnie w tym, znaczy chcę używać w takim okresie jak teraz, jesienno-zimowym i początek wiosny, bo dla mnie jest to ten, dla mnie pasują właśnie idealnie na takie chłodne dni, bo są takie otulające, są takie mocniejsze, ale nadal delikatne. Myślę, że będą wiele osób będzie nimi zachwycone, bo jak dla mnie to są perfumy, które są idealne zarówno do pracy, bo nie są takie ciężko nachalne, są takie seksowne, takie uwodzicielskie, nie wiem, po prostu dla mnie to jest coś przecudownego. To Imperatrice jest po prostu naprawdę marzenie. Ja mam różne perfumy Dolce & Gabbana, jak wiecie, miałam też Romę, no mam perfum dość sporo, mam Lancome, no lubię perfumy, lubię ładnie pachnieć i dla mnie naprawdę te perfumy są idealnym takim synonimem kobiety. Ja Wam przeczytam skład tych perfumów, bo jest dość ciekawy. Generalnie jest to soczysty aromat kiwi we wstępie wody perfumowany, idealnie przeplata się z wyrazistymi akordami różowego pieprzu. Powabny rabarbar w sercu zapachu miesza się z orzeźwiającym arbuzem, cyklamenem i jedwabistym jaśminem. Rozgrzewającą nutę głębi tworzą drzewo cytrusowe i sandałowe, podkreślone wyrazistym piżmem. I naprawdę, słuchajcie, to czuć w tych perfumach. Kocham je i serdecznie Wam je polecam, bo uważam, że to są idealne perfumy na taki okres jesienno-zimowy dla kobiet, które lubią ładnie pachnieć, które nie lubią takich mocno intensywnych zapachów, ale lubią czuć się kobiece. Myślę, że to jest idealne połączenie dla takich osób. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest książka. Teraz mówię, no ja dzisiaj mam ten miksior niesamowity.
I jeżeli chodzi o książkę, to też o tej książce już Wam wspominałam wielokrotnie, bo wspominałam Wam o niej we blogu, jak również wspominałam Wam w jednym z moich osobiście ulubionych filmów, to też do Was odsyłam do tego filmu, to są Umilacze jesieni. Tam Wam opowiadam właśnie o tym, co dla mnie, co daje mi jesień i jak lubię spędzać czas, jak sobie poprawiać humor w te chłodne dni. Naprawdę pozycją must have, moim zdaniem. Jeżeli lubicie opowieści w sumie, bo tutaj w tej książce znajdziemy przeróżne rzeczy typu porady, jak sobie właśnie radzić z tymi chłodami, bo w ogóle tutaj ta książka, ale namieszałam. Znajdziemy rytuały, za pomocą których zbliżysz się do siebie, sporą dawkę wiedzy na temat ajurwedy i holistycznego podejścia do zdrowia, przepisy na comfort food i pyszne słodkości poprawiające nastrój. W ogóle książka się nazywa Ciepło, najprzytulniejszy poradnik osiem dbania i jest autorstwa Niny Czarneckiej, autorki bloga blimsien.com. Książka kosztuje 49,99 na stronie Empiku. Ja ją kupiłam, słuchajcie, w promocji, ponieważ kupując przez internet, ona kosztuje około 33 bodajże. Naprawdę ja już tą książkę sobie czytam od dłuższego czasu, po troszeczku. Nie siedzę i nie, wiecie, wertuję strona po stronie przez 2 godziny, tylko czytam sobie na przykład jeden rozdział, kilka stron, jakiś akapitów. I naprawdę bardzo, raz, że jest cudownie wydana. To jest dla mnie po prostu dość istotne, że książki są wydane cudownie. Macie tutaj pyszne przepisy, ponieważ ja już tutaj z tej książki robiłam, raz, że robiłam taką kawę, kakao w sumie. Minusem niewątpliwie, słuchajcie, jest, że te przepisy są takie porozrzucane, ale nie jest to dla mnie jakoś też dużym problemem, bo po prostu wchodzę na spis treści i tam mam. No ale nie ukrywam, że gdybyśmy mieli wszystko troszeczkę, tak wiecie, w kolejności, to łatwiej by nam było odnaleźć na przykład jakiś przepis. Ja sobie sięgnę. Na pewno robiłam, słuchajcie, rozsykaną tartę z jabłkami. Jest przepyszna, ale chciałam znaleźć, kurczę... O, jest spis potraw. Strona 297. Znalazłam, słuchajcie, radosne kary. Też się planuję za nie wziąć, bo wygląda przecudownie. 297, jeszcze dalej. Jest to, słuchajcie, przepis na kawę, tylko z takimi dodatkami dość nietypowymi, bo mamy tutaj po pierwsze tłuszcz, mamy tutaj cynamon, mamy kardamon i naprawdę mi się ta kawa kojarzyła z jedną z przepisów z Anny Lewandowskiej, ale stwierdziłam, że a co mi tam szkodzi, spróbuję i naprawdę pomimo takiego dość sceptycznego podejścia kawa mi bardzo smakowała. No tak jak mówię, robiłam tą rustykalną szarlotkę. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie tą książeczkę się czyta. Serdecznie Wam ją polecam, jeżeli właśnie chcecie poczytać o czymś innym. Wiele osób też pisało, że w momencie, kiedy one czytają tego bloga autorki, no to tak naprawdę wiele tych wtrąceń znajdują również w tej książce i ja niestety bloga nie czytałam jeszcze, ale planuję, jak skończę książkę, też również tam zajrzeć na blog blimsien.com, ale generalnie najpierw chcę sobie przeczytać tą książkę, ponieważ pozwala inaczej spojrzeć na jesień, inaczej spojrzeć na siebie, odnaleźć swoje wewnętrzne ja, nie wiem, jakoś znaleźć ten sposób na pozbycie się jesiennej chandry i docenienie tego, co mamy. Także dla mnie jest ta książka bardzo wartościowa, ja ją Wam serdecznie polecam. Jest, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której również chcę Wam wspomnieć. I tym razem jest to coś, co odkryłam zupełnie niedawno. I tutaj nie mam materialnie, ale polecam Wam serdecznie płytę, która nazywa się, słuchajcie, Lumpex. Jest to płyta Arka Kłusowskiego. Tak, słuchajcie, wygląda mniej więcej okładka. Mam nadzieję, że Wy tam cokolwiek zauważycie. Ja o Arku Kłusowskim, w ogóle ja go słyszałam wielokrotnie, bo na pewno znacie taki utwór, jak się nazywa Papierowy Dom. Ja tą piosenkę słyszałam, ale dokładnie tego artystę, tego wykonawcę poznałam w Dzień Dobry TVN. I właśnie tam go usłyszałam tak naprawdę, ten pierwszy pocałunek, tak nazywa się jedna z piosenek i tak mi się, dlatego mi to przyszło do głowy. Ale generalnie właśnie tam usłyszałam jego płytę. O nim usłyszałam tą piosenkę
papierowy dom i mówię, kurczę, to naprawdę on? I jakoś tak mnie, nie wiem, zachęciło mnie do, ja korzystam, jak wiecie, ze Spotify'a, zachęciło mnie do przesłuchania tej płyty i dla mnie jest naprawdę rewelacyjna. Arek Kusowski to jest naprawdę taki, taka osoba, która jest bardzo wyluzowana. Jest to osoba, która swoimi piosenkami troszeczkę manifestuje to, co się dzieje w otoczeniu, manifestuje to, co dzieje się w kraju. Nie są to takie, że tak nazwę, słodko pierdzące ballady, tylko to są piosenki, które mają, niosą ze sobą jakiś przekaz. Mi osobiście naprawdę bardzo się to podoba, zachęcam Was do tego, żebyście sobie przesłuchali tą płytę, bo naprawdę warta jest tego, żeby się z nią bliżej zapoznać. Słucham ją non-stop, zaraziłam nią również mojego męża, który również zaczął słuchać tej płyty. Także naprawdę serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście posłuchali Lumpeksu Arka Kłusowskiego. I słuchajcie, mam dla Was jeszcze jedną rzecz. Jest to herbata. Herbata, o której usłyszałam na kanale Dziewczyn z LGS. I jest to, słuchajcie, Basilur Ceylon Black Tea. Nazywa się ona Magic Night. I jest to herbata, oczywiście czarna, ceylońska, o cudownym, po pierwsze, wyglądzie opakowania. Bardzo mi się podoba. Tutaj mam takie otwarcie na wierzchu i potem to się niestety otwiera. Sama herbata jest zamknięta w takim pięknym opakowaniu, które jest na zipka. I w składzie, słuchajcie, tej herbaty, ja Wam przeczytam, co znajdziemy. Bo znajdziemy tak, czarną herbatę ceylońską z dodatkiem kwiatów bławatka, niebieskiej malwy, owoców żurawiny oraz nutą truskawki, moreli, ananasa i papai. Owocowa kompozycja zachwyci smakiem i ukoi Twoje zmysły. Magic Nights od wielu lat jest liderem wśród wszystkich herbat marki Basilur Tea i jest to najczęściej wybierana mieszanka przez miłośników dobrej herbaty premium. Słuchajcie, cudowna! Ja ją kupiłam w Auchan za około 29 zł i po prostu przepadłam. Ja sobie sypię taką jedną łyżeczkę do zaparzacza, bo herbatę parzymy około 3 minut i naprawdę powiem Wam, że przepięknie pachnie. Jeżeli lubicie takie herbaty z różnym składem, jak widzicie, tam wewnątrz znajdziemy naprawdę sporo różnych dodatków, to myślę, że będziecie nią bardzo zadowoleni. Tak jak mówię, ja o tej herbacie usłyszałam na kanale Dziewczyn z LGS, konkretnie u Justyny. Jak wiecie, ja zaczęłam swoją przygodę z YouTube'em właśnie dzięki Dziewczynom z LGS. Tam po obejrzeniu tych odcinków stwierdziłam, że kurczę, może to jest pomysł na to, żeby znaleźć sobie jakieś wyjątkowe hobby, które będzie mi dawało satysfakcję i też będę mogła dawać coś w ten sposób innym. No i tak właśnie zaczęła się w sumie trochę nasza, no wtedy jeszcze moja przygoda z Agatą, teraz już tylko moja przygoda, ale naprawdę uważam, że warto. I właśnie od dziewczyn, tak w sumie ja mam dość mało już czasu, ponieważ życie prywatne, praca, do tego też no, tworzenie dla Was filmów, nagrywanie, przygotowanie scenariuszy, to wszystko zajmuje dość dużo czasu, także nie mam za bardzo już tego czasu na to, żeby oglądać jeszcze kanały jakieś na YouTubie, ale staram się co jakiś czas kilka obejrzeć, a dziewczyn z LG jest to już szczególnie. Ale wracając do herbaty, bardzo serdecznie Wam ją polecam, bo naprawdę jest rewelacyjna, bardzo smaczna, bardzo przyjemnie się ją pije, nie jest też ten aromat, nie jest taki chemiczny, wręcz przeciwnie, jest taki bardzo przyjemny i bardzo chętnie sięgam po nią, także serdecznie Was zachęcam do spróbowania tejże herbaty. Wydaje mi się, że jest na pewno w Leclercu. Tak mi się kojarzy, że w Leclercu też ją kiedyś widziałam, na pewno jest w Auchan i myślę, że też przez internet spokojnie ją możecie sobie zamówić. Moi drodzy, wszystko przebrnęliśmy. Dość długi film, ale uzbierało się też bardzo dużo produktów, także mam nadzieję, że tą różnorodnością też Was nie zniechęciłam, ale wręcz przeciwnie, jesteście zadowoleni, że tak dużo produktów się znalazło w tych ulubieńcach października. Myślę, że czasami warto robić też takie takich urozmaiconych ulubieńców, bo w sumie ulubieńcy nie muszą być tylko kosmetyczni i pielęgnacyjni. Także moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, pamiętajcie o trwającym rozdaniu i widzimy się w kolejnym odcinku.